Cześć, z tej strony Dawid. Jak wam obiecywałem w jednym z filmów, wybierzemy się na grzyby. No i dzisiaj mamy właśnie taki poranek dosyć deszczowy. No i wybieramy się na grzyby. Na razie nie powiem wam gdzie, bo jak każdy grzybiarz mam swoje ulubione miejsce. Zdradzę wam tylko, że mamy godzinę 50 minut do celu. Skręć w lewo. Dzisiaj wam pokażemy, co nazbieramy, o ile coś nazbieramy. Moja żona jest zawsze podekscytowana. Pierwszy raz, jak była tutaj w Polsce w 2019 roku, to jak pierwsze grzyby jej pokazałem, to mówi: wow, tak faktycznie tyle grzybów jest. No akurat wtedy było szczęście, że tyle tych grzybów było. No teraz nie wiem, czy coś znajdziemy. Niemniej jednak, jeżeli coś znajdziemy, pokażę wam, a wy piszcie w komentarzach z oznaczeniem, jaki to grzyb. Zobaczymy, ilu mamy ekspertów wśród moich widzów. Także no, w zeszłym roku niestety nie byliśmy na grzybach, bo spędziłem 10 miesięcy na Filipinach, więc no, dzisiaj odkurzę takie jedno z moich ulubionych miejsc. Także zostańcie z nami, zapraszam na odcinek. Wypogodziło się, jesteśmy na przejeździe kolejowym w województwie kieleckim, także tutaj widzicie po rejestracji samochodu z przodu. No i nam zostało jakieś 8 minut, także niebawem rozpakujemy się w lesie. No i aż sam jestem ciekaw, bo rano nas przywitała niefajna pogoda, a tutaj mamy naprawdę no super. Trzeba przyznać, chyba nic lepszego nie mogło się nam trafić. Tak jest, dojechaliśmy. Tu jak widzicie, koleżkowie pracują. Zobaczcie sobie, jaki fajny, czysty lasek, bez jakichś tam zarośli. No i za chwilę zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj jest. Mały ruch jest, ja w ogóle nie widzę ludzi, żeby gdzieś tam spacerowali po lesie. No i miejmy nadzieję, że coś znajdziemy, nie? Standardowo wybraliśmy się z koszami wiklinowymi. Widzicie, moja żona też tam ma. Także no, zobaczymy. Tak sobie obiecaliśmy, że coś, wiecie, znajdziemy, nie? Ale na razie nic tutaj nie widzę. Zresztą pokażę wam. Zobaczcie, jakie fajne, czyste lasy. Ściółka jest oczywiście mokra. No więc liczę na to, że coś tutaj znajdziemy. Mamy takie swoje miejsca, które no, ja rozpoznaję i być może coś tutaj znajdziemy, no ale na razie musimy się przejść. O, i już coś tutaj jest. Nie myślałem, że grzybek. Ja, jest grzybek. Coś tu jest podjedzonego, małego. No, zobaczymy dalej. Tutaj naprawdę kiedyś cały bagażnik grzybów nazbierałem. Zastanawialiśmy się, bo to pierw jest tak, jest szczęście, że znajdziesz, a później jest druga robota, jak wrócisz do domu, już jesteś zmęczony, bo te grzyby trzeba oprawić, nie? Jest coś tutaj, jakiś pierwszy okaz, ale oczywiście nie do jedzenia, chociaż niektóre są jadalne tylko raz. No idziemy, zobaczymy, się tu pokręcimy, że coś się tutaj faktycznie znajdzie. Widzicie, są jeszcze jagody, że nie ma tak źle z tymi naszymi lasami. No i fajny taki czysty las, nie ma ani pajęczyn, jakichś, wiecie, chaszczy takich, które trzeba było, nie wiem, czym pokonywać. No i w miarę nie ma tutaj wzmożonego ruchu, więc to też jest ważne, bo grzyby niestety absorbują wszystkie metale ciężkie i inne rzeczy, które są szkodliwe. Także to jest ważne, żeby zbierać grzyby właśnie w miejscach, gdzie są zdrowe gleby i
te lasy są z dala od jakichś tam, wiecie, zanieczyszczeń. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Ale oczywiście to nie jest brzydek jadalny. Nie ten, którego szukamy, ale już się robi brązowo. Słuchajcie, przeszliśmy jakieś 40 minut. No i kosze puste, także to miejsce zdecydowanie no, nic nam nie da. Także idziemy powoli do samochodu i musimy się gdzieś przenieść. Mam jeszcze dwa miejsca do sprawdzenia i zobaczymy, może faktycznie jest za wcześnie. Dobra, słuchajcie, zmieniamy troszeczkę położenie, bo akurat tak się wybrałem, że odwiedziliśmy sobie pierw ten najdalszy punkt. Także mamy gdzieś jakieś 20 minut drogi stąd. No i zobaczymy, jak reszta tutaj wygląda, bo lasy pod Kielcami są naprawdę piękne, rozległe. No i są to przede wszystkim stare lasy, także faktycznie jak są grzyby, wystarczy gdzieś pochodzić 15-20 minut. No i wtedy wiesz, czy to jest to miejsce, czy nie to miejsce. Także zdecydowanie pierwsze miejsce, jedziemy dalej. Dojechaliśmy do drugiego miejsca, także maszerujemy. Coś tutaj się dzieje. A w pobliżu jest linia kolejowa. Jechało to tak zwane pendolino lub coś innego. Dobra, przejdziemy się tutaj. No i zobaczymy, co jest grane. W ogóle nie ma jakiegoś takiego, wiecie, zapachu tych grzybów. Tak jakby w ogóle nic tutaj nie rosło. No i zobaczymy sobie, przejdziemy się tutaj. To jest drugie miejsce, ale nie jestem pewien, czy dokładnie w tej samej pozycji chodziłem wcześniej, w tej samej lokacji. No ale jest to ta sama miejscowość tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Są pajęczyny na drzewach, trochę brzuzek. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Jakaś młoda szkółka. No, szkółka jest taka lekko wilgotna. Moja żona oczywiście w swetrze, bo listo trochę już tak jest zimno. I już gdzieś jak jest taka, wiecie, wrześniowa pogoda, to najchętniej by nie wychodziła z łóżka. Jak praca, to tylko w dresie. Mimo że w pokoju mamy 18 stopni, to już jest zimno. Ja to się nieraz śmieję. No, ale cóż, tak to jest, jak się człowiek, wiecie, przyzwyczai, pochodzi z ciepłego kraju, to później mu zimno, nie? Fajne lasy, czyste, na spacerek w sam raz. No i zobaczymy. Patrz, jakie fajne, kurcze mchu tyle. O, i są pierwsze grzybki. Proszę bardzo. Także piszcie. Liz, I found the first one. Here, the yellow one. You can cut it. Pozwolę mojej żonie to oczywiście obciąć. That's what I found earlier. You said it's not edible. Really? No żona mi teraz mówi, że ona znalazła wcześniej też takie. I że niby... Just cut it? Ja powiedziałem, że nie. Yeah, you can cut it. There will be more here. That's the one I saw earlier. This one and this one. No tutaj widzę więcej, zobaczcie, rosną takie malutkie, ale to wiecie, ja takich pitków nie zbieram, bo nie wiadomo, co to z tego będzie. This one. And this one. These are too small, David. Żona mówi, że są małe, ale to są przecież takie najlepsze, moim zdaniem, nie? Dobra, idziemy dalej. Może faktycznie szukamy innych grzybów, a wybraliśmy się, wiecie, w takie lasy, które generalnie w okolicach Kielc są bardzo piaszczyste, więc myślę, że tutaj ten grzybek, który znaleźliśmy przed chwilą, to chyba powinien być tym docelowym, za którym powinniśmy się tutaj rozglądać, także będziemy, zobaczymy. No tutaj jest trochę bardziej sucho, bo jest to jednak otwarta przestrzeń, więc wiecie, grzyby jednak potrzebują wilgoci. Kierując się zapachem, jest to jakaś rodzinka, ale oczywiście nie są to grzyby, które zbieramy, jakieś niejadalne.
sobie tak spacerujemy. Patrzcie, następne. Czyli tutaj jesteśmy. Take everything. Tutaj jesteśmy skazani na kureczki. Zobaczcie, jakie fajne. Także trochę ich tu pozbieramy, widzę. Zobaczcie, jakie ładne. These ones too? Yeah. Yeah, be careful for the cup. No to, to one tak trochę wrosły tutaj, wiecie, w ten mech. Ale całkiem, całkiem. No i zazwyczaj one tak właśnie rosną rodzinkami, więc trzeba po prostu szukać. Kolejny jakiś większy okaz, zobaczcie sobie. No ale nie, nie takie zbieramy. No i w naszym koszyku tak to wygląda. Jak do tej pory żadnych podgrzybków, prawdziwków. Może tutaj było parę takich, wiecie, niejadalnych. No i co, ja ogólnie uważam, że nie powinno się ich niszczyć, a nie obracać. Po prostu, no zawsze coś sobie je zje, tak? Więc niszczenie, myślę, nie ma sensu. Tu widzicie, coś tutaj się wyłania. Czerwony jakiś pierwszy. O. No ale tak poza tym to nic więcej nie ma, także no mamy chyba pecha, ale damy jeszcze szansę, pospacerujemy, będziemy widzieć. Tak docelowo chcieliśmy nazbierać parę borowików i je po prostu gdzieś wysuszyć i zabrać na Filipiny. Ciocia Wanji chciała sobie zrobić coś z tych grzybów. A na Filipinach tak w ogóle to jest boczniak ostrygowy. No i są jeszcze pieczarki, ale to wszystko jest też z jakichś tam, wiecie, prywatnych hodowli. Także ja wiem, że Filipińczycy też zbierają jakieś inne takie podejrzane grzyby, które nawet w jakiś pewien sposób mogą być trujące. Ja nie jestem nawet zwolennikiem próbowania tego, bo nie wychodzę z założenia, że należy jeść wszystko, co może być zjedzone, a na Filipinach to tak często jest. Kiedyś zresztą pamiętam, jak chciałem uratować jaszczurkę znalezioną właśnie w trzcinie cukrowej. No i żona mi powiedziała: zostaw, oni to wezmą i zajmą się tym, nie? A ja chciałem po prostu, wiecie, zawinąć w koszulkę i wynieść gdzieś za rzekę. A zobaczcie, coś tutaj jest. What is that, Liz? Zobaczcie. Coś tu się ładnego chowa. Widzieliście, jak znalazłem? Take it, please, and there is another. Zobaczcie. No. O. Very nice. No i widzicie, tak sobie gadając, znaleźliśmy następne. No. Także, widzicie, tak to wygląda. Nie za dużo. Nie za mało. No i tutaj też są następne. Next. No ale myślę, że to jest początek. To są trochę za małe. No i kończąc tą historię, za pół godziny sobie wychodzę. I okazuje się, że oni faktycznie się zajęli tą jaszczurką. Ją tam gdzieś kręcili na ogniu i no, popijali tam dłaja, także na pewno jej pomogli, nie? No, ja jej chciałem pomóc inaczej, no ale Tak wyszło, więc tak jak mówię, no nie jestem zwolennikiem jedzenia wszystkiego, co można zjeść. No, także tutaj się coś już pojawia. Pojawia się znacznie więcej. No i zamiast prawdziwków mamy pieprznika jadalnego. To już dla tych, którzy nie wiedzą, a nie czytają komentarzy. No patrzcie, ile ładnych sztuk. There is another one. Yeah. Old? I don't know. Yeah, this one is good. Yeah. Zobaczcie, ile.
few more. No i pozwalam żonie pozbierać, bo lubi to robić. Widzę, że ma z tego powodu satysfakcję. Widzicie, one tak we mchu są. Tu jest następny, this one. No i trzeba się rozglądać, one tak lubią, widzę rodzinnie. I zobaczcie, nawet jest taki większy. Take it all, do not damage it. Wow, zobaczcie, jaki piękny. Very nice. No, no i trzeba oglądać, także rozejrzymy się tutaj. Nie sądziliśmy, że tutaj coś znajdziemy, ale jest, widzicie, fajnie. No i tak widzicie, co kawałeczek jest coś, fajne sztuki, także dokładamy do koszyczka. No widzicie, nawet śmieci ze sobą zabieramy, i tak jak mówię, nie powinno się w lesie niczego zostawiać, jesteśmy tutaj gośćmi. Tu jest trochę podjedzony, ale żona mnie woła, chodź, chodź, chodź i zobacz, kawałek dalej mówi, że naprawdę fajny. Przejdziemy, zobaczymy, co tutaj jest. O, zobaczcie, kurde, w jednym miejscu tyle sztuk. Alright, let's take it one by one. No i mówię żonie, żeby je wyciągała, nie ukręcała, bo niektóre grzyby się przekręca. No najlepiej to, wiecie, o, obciąć i tyle, no. Także tutaj sobie spokojnie nazbieramy na cały słoiczek. No zobaczymy, jeszcze nie mamy zamiaru kończyć, więc może się nam tutaj uda znaleźć parę takich miejsc. Także tak wygląda koszyk. Big one? No nieduży, ale widoczny. And there is another. Ajajaj. Yeah. Trzeba być delikatnym, bo one są bardzo łamliwe. Tam jest następny. I tutaj, there is another. This is... Here, one. Widzicie, one tak rosną, takie skupiska. Dwa. I trzy. Także. This is eaten already. Podjedzony. No i ja tłumaczę żonie, że co do zasady zawsze niektóre grzyby występują w skupiskach, więc jak znajdzie jeden, to trzeba się rozejrzeć, bo może być więcej, nie? Także. No i to jest fajne, ekscytujące dla niej, nie? Jak coś znajdzie, się dziewczyna cieszy. Także to też jest pewnego rodzaju forma rozrywki. Dla kogoś, kto w swoim kraju no nie zbiera grzybów, bo tam na Filipinach tak grzyby nie rosną. Nie ma czegoś takiego, jak wiecie, sezon na grzyby. Wszyscy idą z koszami. To tylko w Polsce jest taki narodowy sport. I jeszcze jedna rzecz, no to to, że mamy wciąż tą wolność, że możemy sobie nazbierać tych grzybów. Nikt tam nad nami nie wisi. Ile zebrałeś, kurczę, jakieś mandaty. Tak jak to na przykład ma w Niemczech. Tam jest ograniczenie i są naprawdę wysokie kary pieniężne. Także powinniśmy się z tego powodu cieszyć. No a później grzybki oczywiście smakują. Tak. Patrzcie, tam pokazuje, tu pokazuje. Alright, take this one. Pull it out. No i idziemy do następnych. Patrzcie, jak się świecą. No czekają normalnie na zerwanie, nie? Idziemy. No to już są takie ładne. Please first clean maybe the area. No, zobaczcie. Także trafią do koszyczka. A tam już widzę następne i patrzcie. Idę do nich, bo nie uwierzycie, że można tyle znaleźć w jednym miejscu. Zobaczcie. Widzicie? Ta-da! Come here and you can take them. Take them home. Weź je do domu. I patrzcie, tutaj jeden, tu następny, żebym was nie cyganił, także. Poczekaj, I'll take picture. Poczekaj, I'll take picture. Podoba mi się to takie mieszanie polskiego z angielskim.
Poczekaj, I'll take picture. No, to też biorę, bo trochę uszkodziłem. No, żona sobie zrobi zdjęcie. Take one by one. A ja tu się pokręcę. Naprawdę są takie miejsca, że trzeba czasami 2-3 razy przejść z różnej strony, bo światło też czasami potrafi ogłupić człowieka. Ale widzicie, fajne miejsce. I wyobraźcie sobie, traficie 2-3 takie miejsca, jesteście w stanie nazbierać bardzo szybko cały słoiczek. To sprawdzimy. No, it's not. Widzicie, można popełnić pomyłkę, a to nie jest to. Tak jest. Jest. No, także w ten sposób się człowiek uczy, nie? Zobacz, jaki ładny. Ja tutaj wyrzucić. Pokażę wam, zobaczcie. To taki fajniejszy okazik, nie? I większy. Widzicie? Nice? Yeah. No i idziemy dalej. Mówię do żony, ty słuchaj, chodź, już wracamy, bo już wiecie, jest koło godziny drugiej, może jakiś obiad. No mówi, nie, chodź, tu, patrz, ile ich jest, nie? Ja patrzę, faktycznie, widzicie, jaki rozrzutek. Okej, collect them. Where are some, like... Collect them all. I think someone got them. Yeah. It's a clear... No dziwne, ktoś tutaj przeciął jakiegoś, zostawił, no zbieramy. Może ktoś nie był pewien, co zbiera, widzicie? Ale lepiej dla nas. No i można się naciąć. Jest jeden taki grzyb, który jest trujący, ale ma inny kształt i blaszki zaczynają się od kapelusza, a nie od trzonu. Także to jest taka główna różnica. Myślę, że przeczesaliśmy tutaj już wszystko. Yeah. Słuchajcie, pora zakończyć odcinek, zrobić jakieś podsumowanie. Stanęliśmy sobie tutaj, jak widzicie, na parkingu przed smażalnią ryb. No i zobaczcie, tak wygląda nasz koszyczek. Nie ma za dużo, ale są same kureczki. Przyjechaliśmy co prawda na prawdziwki. Natomiast to też coś znaczy, także będzie smacznie. Nie wiem, czy to pójdzie do słoika, czy na coś innego. W każdym razie zobaczymy. No i tutaj na tym parkingu przy tej smażalni też czasami kobieta sprzedaje właśnie takie koszyczki, więc w tych lasach musi być tego dużo. Także ja się z wami żegnam, dziękuję, pozdrawiam, no i do następnego odcinka. Cześć!